Dzień dobry, witam Ciebie widzu w kolejnym odcinku na MTA for Life. A dzisiaj opowiemy sobie o kilku ciekawych rzeczach, które ostatnio były na serwerze. Również zaprezentuję kilka nowości oraz pokażę Wam jeden mój nowy projekt, który niedawno zrobiłem. A jeszcze na koniec pokażę Wam moment, w którym zebrałem wszystkie 100 jajek oraz kilka funny moments, także polecam zostać. A więc ostatnio dużo fajnych aktualizacji weszło na serwer. Pojawił się również event wielkanocny, w którym chodzi o to, żeby zebrać 100 jajek, które są po całej mapie. I tak jak co roku, każdy ma w innym miejscu. Ja już aktualnie jestem po zebraniu wszystkich 100 jajek, także generalnie chciałem podziękować Frycie i całej ekipie z Discorda za szukanie. Kurwa. Gdzie? No tu, zaraz tutaj pod prąd. Co tam jest? No to przecież my tam byliśmy 15 razy. Następny. Nie widziałem. Ej Piotr, ale czemu tego nie zebrałeś? Albo nie. Siedmiu. Wy jesteście naprawdę ślepi. Dobra, weź. Czyli gdzie jedziemy? No, ma? Dobra, mam. Bo na to będzie, o. Jest. Nie, my chyba nigdy nie pomożesz? Siemka, pomożesz, Siemka. No i wiadomo, tak jak ze wszystkimi znajdźkami, zawsze macie po zebraniu wszystkich 100 znajdziek, 30 tysięcy i 150 LP. No niestety w tym roku LP nie dali, więc mamy tylko 30 tysięcy, ale myślę, że i to i tak git. Teraz się możecie spytać, co zrobiłem z całym hajsem, który wygrałem w tym evencie. W sumie wygrałem, no zdobyłem po prostu. Ano kupiłem sobie taki oto pojazd na pamiątkę właśnie. Jak możecie zobaczyć, jest to Moonbeam 1.4. Moonbeam 1.4 wersji Streamline. Kupiłem go generalnie od znajomego. Pozdro dla ciebie, Thompson. Był on standardowo na feldze offroadowej, a ja go zmieniłem sobie na stalówkę, bo w Moonbeamie stalówka nawet spoko siedzi. Razem wyszło mi wszystko około 30 tysięcy, więc za hajs pisanek idealnie. Jak właśnie możecie zauważyć, ma on rejkę pisanka. No tak, to zrobiłem mu tam wydech, kosztował 4 tysiące, no i szyby 80. Jak na szyby 80, ten efekt mi się całkiem podoba. No a w stalówce pomalowałem tylko ranty i nawet spoko to wygląda. Szkoda, że z nimi nowy model się buguje, ale to już mogę przeboleć. No i generalnie ta pisanka to ozdabiała mój domek, który niedawno sprzedałem. No i aktualnie jestem bez domku i na razie nie planuję go kupować. Może trafi się gdzieś jakaś okazja, to może coś wynajmę. A teraz pojedziemy sobie zobaczyć nowy parking podziemny, który ostatnio Lampek dodał na serwer. Jest on gdzieś tutaj chyba w okolicach do Herty. Ale nie wiem, gdzie jest wjazd, więc muszę poszukać. Dobra, teraz czaiłem. Wjazd jest tutaj troszeczkę niżej, obok parkingu policyjnego. Witam pana Wyrago. What the shit. No i generalnie w tym budynku jest ten nowy parking. Halo, co się tu dzieje? Dobra, możemy sobie zaparkować gdzieś tutaj klocka, postawić. Cyk, elegancko. Mamy tutaj jakieś opony. Oj, podnośniki starego. Jakaś sawka tutaj stoi. O, jest Lampek z nowym admiralem. Nie admiralem, tylko felcerem, Zeju. Kurde, ale piękny jest. Wow. Różni się on tym, że taki wydaje się spłaszczony chyba. I w sumie spoko. No i te lampy ma trochę inne. Te lampy z tyłu właśnie, one są bardziej takie żeberkowe. I mamy też na nim, że to jest felcer V8 Supercharged. No generalnie to kupiłbym sobie, gdyby mnie było jeszcze stać. Dalej w tym parkingu, co tutaj mamy? O, mamy jakiś bar, możemy się napić chyba. A, są przekąski. A, tu są napoje. Pa, lin jest. Kupujemy lin. A, nic nie dało. A, szkoda. Dobra, trzeba ciastkami zajeść. No i git. Można w sumie odgrywać RP jako barman. Także jak tu będzie jakiś zlot, można się pobawić. W mojej opinii, miejsce bardzo fajne. Będzie to na pewno w jakimś stopniu zastępować G1. No i ma w sumie ten fajny styl, taki undergroundowy, jeśli wiecie, o co mi chodzi. Mogę na chwilę NB odpalić, zobaczyć, jak to tutaj się prezentuje. Ty, no trochę laguje. No ale Felser wygląda zajebiście. Dobra, wyłączam to, bo mi komputer wybuchnie. Elegancko. A no i tutaj jak wejdziecie sobie na ten parking, to dalej jeszcze macie drugą część, drugi taki sam. Przypomina on trochę ten klub samochodowy w GTA 5 Online. Ale jeśli chodzi o San Andreas, to jest super. Myślę, że się tu zmieści tam ponad 50-60 aut. No więc tutaj mogą być bardzo, bardzo spoko zloty. Dobra, może zabiorę stąd tego klocka, bo trochę wstyd tutaj stawać w ogóle. A ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli jeszcze tu jesteście, możecie napisać w komentarzach pisanka, a ja przytnę wam serduszko. Zapraszam standardowo jeszcze na koniec do polubienia filmu, zostawienia subskrypcji, napisania komentarza. Planuję już od kolejnego odcinka rozpocząć giveaway odcinkowe. Także od tego odcinka jest szansa wygrać jakieś pieniądze. Polecam również obczaić moje poprzednie filmy. A teraz ja się z wami żegnam. Na razie, cześć. Elo. Ja
nie! Michael jeszcze się zabije. Ej. Ja wiem, dobra. Mało, bo debilo można mało HP. Też mam mało HP. Daję Blueberry Island po ten serce. Ja się muszę sprawdzić, o kurwa. No. Nieźle, nieźle. Stój! Patrz, stoi, bo się zbugował. Daj, wsiad. Opnij to has. Jest, mam! Jest, S, uratowany. Tak, kierować. Ła. O kurwa. Debilu. Ale poleciał. Gostek, czekaj. Nie obracaj. Świeca. Jedziesz. No to na wstecznym muszę czekać. Mumi. Muli. Masz to sklikowane? Tak. No i na wstecznym, panie, jak to jedzie pięknie. Ale. Wyślij tam powtórkę. Wyślij tam powtórkę, wiesz jak to pięknie wyglądało, jak Piotr tak leciał tym czołgiem na dół. No. Czekaj, jeszcze raz. Pizda gaz. Ja. Yeah. Ej, bo spadam do wody, kurwa. Dobra, jestem tu na dole. Polecisz, Fryta. Pomocy.